Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 236. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 144, wersety od 1 do 8. Błogosławiony Pan, opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki. Moje palce do wojny. On moim wiernym sprzymierzeńcem i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i tym, któremu ufam. On, który mi poddaje ludy. O Panie, czym jest człowiek, że masz nad nim piecze? Czym syn człowieczy, że ty o nim myślisz? Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru, dni jego jak cień mijają. O Panie, Nachyl twych niebios i stąp, dotknij gór, by zadymiły, ciśnij piorun i rozprosz ich, wypuść swe strzały i zmuś ich do ucieczki. Wyciągnij rękę twoją z wysoka, wybaw mnie z wód wielkich i uwolnij z rąk cudzoziemców, tych, których usta na wiatr rzucają słowa, a których prawica krzywo przysięga, W rozdziałach od 13 do 15 księgi przysłów kontynuujemy nauki o mądrości i jej praktycznym zastosowaniu w codziennym życiu. Teksty te ukazują, jak mądrość wpływa na sukces, relacje i postępowanie, podkreślając różnice między prawem a złym postępowaniem. Zawierają przestrogi przed skutkami głupoty, lenistwa i kłamstwa. A także zachęcają do uczciwości, ciężkiej pracy i życia w zgodzie z Bożymi przykazaniami. Syn mądry słucha karcenia Ojca, szyderca nie słucha nagany. Z owocu ust człowiek spożywa dobro, a gwałt pragnieniem niewiernych. Kto czuwa nad ustami, strzeże życia. Kto usta rozwiera, gubi sam siebie. Leniwy pragnie i czeka na próżno, pragnienie pilnego jest zaspokojone. Prawy się brzydzi słowem przewrotnym. Bezbożny postępuje niecnie i haniebnie. Prawość strzeże nienaganności, a bezbożność strąca w przepaść grzechu. Bywa taki, co udaje bogacza nie mając niczego, a z pozoru ubogi opływa w bogactwo. Bogactwo okupem za życie człowieka, lecz ubogi jest głuchy na groźby. Wesoło błyska światło prawych, lecz gaśnie lampa występnych. Wyniosłość wznieca tylko kłótnie, u zasięgających rady jest mądrość. Przepadnie bogactwo pędem wiatru zdobyte. Kto gromadzi powoli, pomnaża. Przewlekłe czekanie rujnuje duszę. Spełnione pragnienie jest drzewem życia. Kto gardzi słowem, szkodę poniesie. Nagrodę otrzyma, kto nakaz szanuje. Nauka mądrego jest źródłem życia, aby uniknąć sideł śmierci. Zdrowy rozsądek zjednywa życzliwość. A droga wiarołomnych ma być trwała? Każdy przemyślny postępuje w wiedzy, a nierozumny rozszerza głupotę. Poseł nikczemny wtrąca w niedole, posłaniec wierny staje się lekarstwem. Kto gardzi karceniem, jest w biedzie i hańbie, godzien czci, kto strzeże upomnień. Spełnione pragnienie przyjemne dla duszy, wstrętne głupim od zła się odwrócić. Kto z mądrym przestaje, nabywa mądrości, towarzysz głupców szkodę poniesie. Nieszczęście pędzi za grzesznikami, a szczęście nagrodą dla prawych. Mąż dobry zostawia dziedzictwo wnukom, prawemu przypadnie majątek grzeszników. Z nowej uprawy ubogich jest wiele żywności, a bywa, że przepada to, co nabyte bezprawnie. Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kocha go ten, kto w porę karci. Mąż prawy ma w brud pożywienia, żołądek bezbożnych gwałt cierpi. Mądrość niewiast dom sobie buduje, własnoręcznie go niszczy głupota. Kto chodzi w wierności boi się Pana, człowiek dróg przewrotnych nim gardzi. W ustach głupiego ruzga na Jego wyniosłość. Wargi mądrych są ich osłoną. Gdzie bydła brak, tam spichlerz pusty. Dzięki mocy wołów plon jest obfity. Wierny świadek nie kłamie. Kłamstwa wypowiada świadek fałszywy. Szyderca próżno szuka mądrości. Rozumny łatwo nabędzie wiedzy. Od człowieka głupiego się odsuń, rozumnych warg nie doświadczyłeś. Mądrość przemyślnego poznaje swą drogę. Głupota nierozumnych zwodzeniem. Głupcy drwią z poczucia winy, uczciwi mają w nim upodobanie. Serce zna gorycz duszy, obcy nie dzieli z nim radości. Dom bezbożnych zostanie zburzony, a namiot rzetelnych zakwitnie. Jest droga, co komuś wydaje się słuszna, lecz są to w końcu drogi śmierci. Serce i w śmiechu się smuci, a boleść jest końcem radości. Niewierne serce syci się swym postępowaniem, a więcej od niego człowiek dobry. Naiwny ufa każdemu słowu, przemyślny rozważa swe kroki. Mądry się boi i złego unika. Głupi się zapala, nabywając pewności. Człowiek porywczy popełnia głupstwa. Człowiek podstępny jest znienawidzony. Naiwni nabywają głupoty. Wiedza koroną przemyślnych. Przed dobrymi źli chylą czoło, lecz uczciwi cieszą się upodobaniem. Ubogi miły nawet najbliższemu, a bogacz ma wielu przyjaciół. Kto bliźnim gardzi, popełnia grzech. Błogosławiony, kto lituje się nad uciśnionym. Czyż planujący zło nie błądzą? Miłość i wierność dla zamierzających dobro. Każdy trud przynosi zyski, pusta gadanina jedynie stratę. Koroną mądrych jest bogactwo, głupota niemądrych pozostanie głupotą. Świadek prawdomówny ratuje życie, oszustwo szerzy kłamstwa. W bojaźni pańskiej niezawodna twierdza, dla swoich dzieci jest on ucieczką. Bojaźń pańska jest źródłem życia. Pozwala uniknąć sideł śmierci. Liczny naród jest chwałą króla. Brak ludu to zguba dla władcy. Cierpliwy jest bogaty w rozwagę, a porywczy ujawnia głupotę. Serce spokojne jest życiem dla duszy, zazdrość próchnicą dla kości. Kto uciska ubogiego, lży jego stwórce. Czci go, kto ma litość dla biednych. Przez swą złość pada bezbożny, a prawy przy śmierci posiada ufność. W sercu rozumnego spoczywa mądrość, a czy we wnętrzu głupich pozwala się poznać? Sprawiedliwość wywyższa naród, a hańbą ludów ich grzech. Rozsądnemu słudze król przychylny, a gniew budzi przynoszący wstyd. Odpowiedź łagodna uśmierza złość. Słowo raniące rozbudza gniew. Język mądrych ocieka wiedzą, usta zarozumialca wyrażają głupotę. Na każdym miejscu są oczy pana, baczą pilnie na złych i dobrych. Drzewem życia jest język leczący, złamaniem na duchu jego przewrotność. Głupi gardzi karceniem ojca, kto nagany przyjmuje, jest roztropny. W domu prawego są wielkie zapasy, a w zysku bezbożnych ruina. Wargi mądrych szerzą wiedzę, a serce zarozumiałych bezprawie. Ofiara występnych obrzydła panu, upodobaniem jego modły ludzi prawych. Droga grzesznika obrzydła panu. Kocha on tego, kto postępuje w prawości. Dla odstępstwa od ścieżki surowe skarcenie. Kto nagan nie znosi, umrze. Szeol i zagłada są jawne dla pana, o ileż bardziej serca synów ludzkich. Szyderca nagan nie lubi, do ludzi mądrych nie chodzi. Serce radosne twarz rozwesela, gdy ból w sercu, to i duch przygnębiony. Serce rozumne szuka wiedzy, usta nie mądrych toną w głupocie. Wszystkie dni są złe dla uciśnionego, a serce pogodne to wieczysta uczta. Lepiej mieć mało z bojaźnią pańską, niż z niepokojem wielkie bogactwo. Lepsza potrawa z jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nienawiścią. Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy łagodzi spory. Droga leniwych jak żywopłot z cierni. Ścieżka prawych jest wyrównana. Mądry syn jest radością ojca, a matką pogardza syn głupi. Nierozsądny cieszy się głupotą, rozumny chodzi prostą drogą. Zamiary unicestwia brak rady, dojrzewają gdzie wielu doradców. Radością człowieka odpowiedź ust własnych, jak miła wypowiedź w swym czasie dla rozsądnego droga życia w górę, by uniknąć szeolu, co w dole. Pan rozwala dom pysznych, a miedze wdowy ustala. Obrzydłe panu złe zamiary, lecz czyste słowa są miłe. Dom niszczy kto zgarnia zyski. Żyć będzie, kto podarków nie lubi. Prawe serce rozważa odpowiedź: Usta bezbożnych zioną złością. Od występnych Pan jest daleko, modlitwy prawych On słucha. Świecące oczy radują serce, radosna nowina od świeża kości. Ucho posłuszne życiowej naganie pomiędzy mądrymi przebywa. Kto gardzi karceniem, lekceważy swą duszę. Kto słucha upomnień, nabywa bystrości. Bojaźń Pańska jest karną mądrością. Pokora poprzedza szacunek. List do Rzymian, rozdział drugi, omawia Bożą Sprawiedliwość oraz zasadność osądzania grzeszników. Paweł wyjaśnia, że zarówno Żydzi, jak i poganie będą sądzeni na podstawie swoich uczynków, a nie tylko przez posiadanie prawa. Podkreśla, że Prawdziwe znaczenie prawa polega na wypełnianiu Bożych przykazań, a nie jedynie na ich znajomości. Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chcecie przywieść do nawrócenia? Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia, zaskarbiasz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, życie wieczne. Tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości. Gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze, najpierw Żyda, a potem Greka, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też poginą. A ci, co w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa sądzić będzie ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii. Jeżeli jednak Ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się na prawo. Chlubisz się Bogiem. Pouczony prawem znasz Jego wolę i umiesz rozpoznać, co lepsze. A jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mającym w prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię. Ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Z waszej to bowiem przyczyny, zgodnie z tym, co jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz prawo. Jeżeli jednak przekraczasz prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany. Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz księgę prawa i obrzezanie, przestępujesz prawo. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele. Ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, nie zaś według litery. I ten właśnie otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.